Siema, cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku warsztatowym. Zobaczcie, już mam łapy uwalone. Dzisiaj spotykamy się przy tym oto silniczku, na który czekaliście, żebym go zamontował. Silnik 1500 W wraz z akcesoriami. No i dzisiaj składamy cały rower, który, słuchajcie, tu mam jego część. Zaraz opowiem jego historię, dlaczego wygląda właśnie tak. Założymy sobie tego bydlaczka, ale samym silnikiem zajmiemy się troszkę później. Najpierw złożymy te szczątki, co tutaj Wam pokazywałem, a potem zaczniemy składać już silnik i wszystko instalować na rowerze. A teraz tak, biorę drugą kamerę i tak na szybko pokażę Wam, co się znajduje w zestawie. No oczywiście silniczek, taki piękny silniczek, duży. Symbol ma taki. Ezuolo Bike firmy. O takich właśnie parametrach, 48V, 1502, 26 cali. A tu mamy wszelkie akcesoria montażowe, instrukcja, torba na sterownik, oświetlenie przednie, czujnik, pas, okablowanie, oświetlenie tylne. Tutaj mamy wyświetlacz LCD 8H, do tego to otworzymy przy montażu, manetka, tyrtytki. To jest czujnik hamulca, taki inny, troszeczkę linkowy. Klucz do korb. Organizer kabli. I tu jakieś tajemnicze coś, jeszcze nie wiem do czego, ale pewnie wyjdzie w praniu. Tu jeszcze śrubki. I rzecz jasna, sam sterownik w takich parametrach. No, to tak pokrótce wygląda zestaw, słuchajcie. Taki silniczek, słuchajcie, możecie nabyć na stronie esolobike.com w bardzo atrakcyjnej cenie. Kosztuje na dzień dzisiejszy 589 euro. Cały zestaw jeszcze wraz z baterią. To jest też bateria 16 Ah. Silnik, bateria, sterownik i wszystkie akcesoria montażowe macie w komplecie. 589 euro. I do końca marca na hasło Marsz Marcin macie zniżkę 30 euro jeszcze. Także spieszcie się, kupujcie, bo cena jest i tak atrakcyjna, a z moim kodem jest jeszcze atrakcyjniejsza. Ponad stóweczka wpada Wam gratis. Także zapraszam do zakupów. A teraz przejdźmy do dalszego etapu naszego odcinka. A teraz Wam pokażę, moi drodzy, co zakupiłem do roweru. Wiem, mówiłem, że będę składał starego MTBK, nic nie będę zmieniał, ale niestety kilka rzeczy musiałem dokupić i trzeba będzie to wymienić. Ten rower ma 20 lat, słuchajcie. I pierwszą rzeczą, jaką kupiłem, to oczywiście widelec amortyzowany. Już Wam pokazuję dlaczego. Tu jest stary. Zobaczcie, jak on pracuje. I siedzi. On nie wraca w ogóle. Muszę go wyciągać. I wyciągnę. Także on po prostu nie pracuje i się do niczego nie nadaje. Dlatego kupiłem nowy. Nie jest to jakiś górny loty, słuchajcie. Dałem za to 148 zł. Wystarczy do mojego projektu. To nie kupowałem, to jest po prostu stara kierownica, którą pomalowałem wraz z tym mostkiem takim stałym. To było wszystko pordzewiałe, słuchajcie, bo to jest stal, to nie jest jakieś aluminium, to jest po prostu stal. Jest pomalowane elegancko. Do tego dochodzi oczywiście śruba, sztyca podsiodłowa, to też było, to tego też nie kupowałem. Stare moje siodło, takie szersze, zamontujemy. Jedyne, co musiałem dokupić, to łącznik jarzma. Łącznik jarzma ze sztycą, żeby mógł to po prostu siodełko zamocować, bo starego typu mocowania, no, było takie coś, że po prostu się mocowało bezpośrednio w siodełku. Nie? To musiałem kupić 10 zł. Następne, co kupiłem, to komplet sterów, czyli mam na myśli, o, tutaj takie rzeczy jak łożyska, te wszystkie tulejki, no, nie? To wszystko jest nowe. Przy składaniu sterów to będziecie widzieć. Kupiłem sobie od razu dwa, bo żeby mieć na zapas, 16 zł, firmy Neko. Co mam dalej? Dalej, oczywiście gripy, bo te stare się do niczego, 20-letnie, do niczego nie nadawały, zresztą one spadały. Za gripy dałem 30 chyba zł, to są gripy nakręcane. Manetka zmiany biegów, taką samą jak mam w Wejskralu, tania, to dałem 30 chyba zł, 6-biegowa oczywiście, bo tam jest 6 biegów. Oczywiście denteczki, 3 wziąłem, żeby mieć w zapasie, 39 zł, nowy wolnobieg Shimano 6-biegowy,
ponieważ ten stary, wiecie, ja na nim kupę czasu kiedyś jeździłem, więc jak się robi, to od razu wymienimy to na nowe. Ja, słuchajcie, zastosuję w rowerze, to jest to oldschoolowy rower, to słuchajcie, zastosuję hamulce tarczowe, ale mechaniczne, ponieważ mam komplet na przednie i tylne koła hamulca właśnie tarczowego, mechanicznego. Kupiłem swego czasu już do budowy trajki. Lepiej mi to było zrobić na dwa koła jako mechaniczne, bo tam te linki na dwa koła łatwiej to było rozwiązać. Aczkolwiek już teraz wiem, jak to zrobić hydraulicznie, więc jak już będę budował trajkę, to będę robił to na hydraulice. Został mi, słuchajcie, taki komplet. Jak widzicie, klameczki, zaciski, no wszystko, linki, nawet z tarczami, chociaż tych tarczy mam i wszelkie śrubki montażowe. Tego nie wliczę do zakupów, bo ponieważ to już miałem, tak? Jakbym nie miał, to prawdopodobnie zostawiłbym hamulce V-brake, aczkolwiek nie wiem, może bym zmienił. Także zastosujemy hamulce tarczowe, mechaniczne. Co prawda mocowanie w tym widelcu przednim już mam pod hamulce tarczowe, ale nie mam z tyłu, ale z tyłu dorobimy mocowanie na mocowanie właśnie zacisku. Naturalnie kupiłem także opony. Kupiłem opony takie no, Kenda. Są to oponki 26x2,1. O, taki bieżniczek, widzicie? Lekka, mała kostka, taka powiedzmy, z tego względu, że to będzie rower taki speedbike i troszeczkę w teren, troszeczkę, wiecie, żeby szybciej pojechać, a żeby szybciej jechać, to dużych klotek się nie nadaje, więc w teren to jest taka uniwersalna, że tak powiem, 38 zł sztuka, tutaj już mam, słuchajcie, zakute w kółko, lekkie jak diabli. A Marcin, ale skąd miałeś felgę? Ha, felgę miałem, słuchajcie, z mojego pierwszego roweru elektrycznego, którym właśnie jeździłem do pracy. I tam też sobie wymieniłem swojego czasu widelec i zastosowałem hamulce mechaniczne właśnie tarczowe. No i stamtąd właśnie mam kółeczko już napompowane, przystosowane właśnie pod hamulec tarczowy. Także tego też nie wliczam jako zakup, po prostu to już miałem. Więc na razie silniczek zabieram z boku, niech sobie poleży. Pierwsze co zrobimy, to założymy to, czyli nasz widelec amortyzowany do ramy. Zaczynajmy. Zaczyna przypominać ten rower, to już się wszystko złożyło, to wszystko złożyłem na razie tak wstępnie, później będziemy regulować, tak samo jak widzicie tutaj na dole jest gwint wyższy troszeczkę niż był w zamyśle, normalnie powinien być ucięty gdzieś o w tym miejscu, tak? Ja zrobię troszeczkę dłuższy, bo ja bardziej wyprostowaną postawę lubię i sobie dopasuję już podczas jazdy, ale najpierw wszystko złożymy. Teraz zajmę się, obczyszczę tu troszeczkę to korbę, bo jest, jak widzicie, troszeczkę brudna. Najpierw zajmiemy się kołami, czyli tam założymy tarczę i będziemy zakładać już tutaj. Wyczyszczę to i biorę się za koła. Jedno kółko gotowe. Jak zauważyliście, wcześniej sobie założyłem oponę. A teraz zajmijmy się najważniejszym kołem, czyli
kołem z silnikiem 1500 W. A teraz tarcza i wolnobieg. No to mamy. Mamy kółeczko zakute, elegancko, więc rower na stół i zakładam dalej. Przednie kółeczko na szybko zamykacz, także tu nie ma problemów. Tutaj będzie trochę więcej pracy, bo raz, że ja może ściągnę te wszystkie nakrętki, poczekajcie i przymierzymy, zobaczymy, co tu się będzie działo. Zobaczmy, jak to będzie. No już widzę, że trzeba będzie delikatnie rozchylić. No ale to nic, spróbujmy. Tu wlezie, nie wlezie. Trzeba na palce uważać. No. No. Coś takiego. Tu już obsiadło. Ładnie siada. W starych ramach jest inaczej troszeczkę. Zobaczcie, w starych ramach to wygląda w ten sposób, że tu jest mocowanie tej przerzutki tak inaczej, nie? Przyczepione to jest na zewnątrz. I teraz koło nie jest obsadzone do końca, co nie jest też dobrym rozwiązaniem. Ale tutaj natomiast widzicie, jest odległość i ta odległość można sobie właśnie tą odległością wyregulować tą prostotę koła, że tak powiem, nie? Jak tu wpadnie niżej, to będzie mi tarło tu z kolei, nie? Jak sobie tu podniosę, teraz nie mogę, bo ciężkie jest, ale można sobie wyregulować tą osiowość. Co najważniejsze, trzeba zrobić blokadę obrotu. Tutaj niby się nie powinno obrócić, mamy takie podkładki, widzicie, one wchodzą tu i można je... Tu za bardzo nie wchodzi, ale to można wyprofilować. Więc tutaj mogę wykorzystać w sumie... Tu mogłem wykorzystać w sumie jedną z takich podkładek. Także czekam jeszcze zrobienie blokady obrotu, ale to zrobię z jednej strony. Tak mi się wydaje i to wystarczy. Tutaj zrobimy dodatkowo po prostu jeszcze tylko... O, takie coś. Zrobię po swojemu, słuchajcie, tutaj blokadę obrotu. Samo to ucho powinno wytrzymać ten obrót, żeby się niby nie obrócić. Ale ja dodatkowo, słuchajcie, zrobię z takiego profilu, to jest 4 mm. Tu wydrążę taki rowek i dospawam dodatkowo, tak żeby to miało grubość, no będzie miało prawie centymetr. I to już skutecznie zabezpieczy przed obrotem. Przyspawam z jednej, z drugiej strony i będzie G. Robimy.
No to koniec. Koło mamy obsadzone. No to patrzcie na to. Mocowanie mam tak zrobione. No spawiki może niezbyt ładne, ale o to chodzi. Teraz mocowania, widzicie, takie grube. To jest dobry centymetr, więc już żadnej blokady innej nie potrzeba. Podkładeczkę mam. Ona jest dogięta w tą stronę, także jest blokowana elegancko. No a z drugiej strony już po prostu zostawię tylko tak, jak jest. Jest to zablokowane na całej płaszczyźnie. Ta tutaj podkładka jest też tak zagięta, że też ogranicza ruch w razie czego. Najważniejsze, że z tej strony jest porządnie zrobione i na pewno się to nie obróci. Dobra, sprzątam ten bajzel, rower odwracam i działamy dalej. No i dobra, przyszedł czas. Rowerek mam tak gustownie, no jak możecie zobaczyć, przymocowany. Trochę dynda, ale to nic. Przystępujemy do zamocowania zacisku hamulca, bo jak widzicie tutaj nic niestety nie ma. No i mamy tutaj taki oto zacisk działający w ten oto sposób. O, tutaj możecie zobaczyć, o. Zbliżają się takie dwie te poprzez pociągnięcie linki, więc sobie to jakoś zrobimy. Ja myślę, że jakoś tak. O, coś takiego myślę wykombinuję. Po prostu założę na tarczę, zacisnę i będę mógł tutaj operować sobie i będę widział wszystko, co jest grane. Dobra, ostatecznie mocowanie hamulca wygląda tak. Odwróciłem znowu rower, żeby to wszystko ładnie dospawać. O, i tak wygląda. A teraz, póki rower stoi i znowu koło ściągnąłem, jak widzicie, założę koło i założę od razu łańcuch. Jeszcze założyłem, słuchajcie, hamulec przedni. Super, będzie elegancko. Ostatecznie tak to wygląda. Hamulec elegancko. Tak docelowo będzie. Dobra, zakradam łańcuch, wywracam rower i na dzisiaj kończę, a dla Was to będzie, dla Was nie będzie przerwy, bo widzimy się za chwilę, a ja przyjdę tu kolejnego dnia. Jak widzicie, stara przerzutka ciągle żywa. Wymaga paru dogięć, paru doszlifowań. Tutaj niestety nie ma regulacji położenia tego, ale to nic. Wyreguluje się i będzie dobrze. Jeżeli nie, to zmienię jakąś przerzutkę w przyszłości. Zrobimy tak zwany upgrade roweru. Jak widzicie, maszyna prezentuje się już wspaniale. Teraz zajmiemy się baterią, tym oto bydlakiem. Jak wiecie, wcześniej na początku chciałem zamontować ten oto fajny akumulatorek z tyłu tutaj na bagażniku. Co też wyglądałoby bardzo fajnie, ale ciężar był niewłaściwie troszeczkę rozłożony z tyłu, ponieważ i tak już jest ciężko z tyłu. Dodatkowo dociążony bagażnik z wysokim punktem ciężkości mógłby stawiać lekko na koło, zwłaszcza przy podjazdach pod jakieś większe góry. Dlatego zdecydowałem się, że akumulator umieszczę tu, w tym oto miejscu. I będzie fajnie. Thank you.
Pewnie się zastanawiacie, po cholery, żeś Marcin dospawał takie płaskowniki. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Chodzi o to, że jak zamontuję bateryjkę, o tak, rama, no jest, wiecie, półkolista i mogłoby się ta bateria chybotać, ponieważ bateria troszeczkę niestety waży. A tak, nie będzie tej tendencji, słuchajcie, do gibania się, nie? Dwa płaskowniki w zupełności wystarczą. Tutaj trzeba będzie tylko podłożyć jeszcze jakieś podkładki, bo te otwory środkowe wiszą w powietrzu i będzie G. No to mamy to, jak widzicie, bateryjka, łatwy montaż, ciach, pach, wkładamy i siedzi. Siedzi elegancko, nie buja się, zobaczcie. I o to właśnie chodziło. Także powoli możemy wszystko spinać, tylko zobaczmy teraz na przykład, czy będę ją mógł wyciągnąć, jak będzie siodło. Cyk, fuk, bez najmniejszego problemu. Także... O, cyk, fuch, z tamtej strony można zablokować. Zaczyna nabierać kształtów, nie? Zaczyna wyglądać jak rower. Teraz zajmijmy się kierownicą i jeszcze trzeba hamulcami się zająć, podpiąć wszystko. Sterownik na samym końcu. Dobra, teraz kierownica. Zakładamy mocowanie. Wyświetlacz jest wodoszczelny, ponieważ tutaj śrubki widać macie zalakowane, także spoko. Tak jak widzicie, tutaj trzeba będzie zastosować o, takie redukcje, które dodają właśnie w komplecie. Najlepiej rozkręcić to wszystko, by ładnie to wszystko obsadzić. A cyk, fuch i skręcamy. Kąt nachylenia wyregulujemy sobie dopiero później, podczas jazdy. Na razie skręćmy to wstępnie. Z prawej strony najsam wpierw. Manetka zmiany przełożeń. Manetka gazu. Dźwignia hamulca. Rączki takie kupiłem tego typu. Wszystko ładnie obsuwane. Elegancko, ładna zatyczka. I skręcanie zawsze zaczynamy od zewnętrznej, żebyśmy mogli sobie wszystko to ładnie wyregulować, prawda? Wszystko skręcamy oczywiście wstępnie, bo sobie później podczas jazdy będziemy wszystko regulować, prawda? Prawą stronę mamy załatwioną, zajmijmy się lewą. Dobra, to będzie na samym końcu. I co my tu potrzebujemy? My tu potrzebujemy założyć pilota.
Widzicie, najpierw trzeba pilota założyć, mój błąd, więc muszę odkręcić znowu to, przesunąć, żeby mógł założyć. Dobrze, poprawiłem mój błąd, więc dźwignia hamulca teraz z tej strony. Też trzeba poluzować. Ciasno idą i się porysuje moja kierownica. Za mocno. A. Tak trzeba będzie zamontować niestety, bo ja tą dźwignię, to jest dźwignia dźwignia przerzutki przedniej, ja ją wymienię, bo ona mnie się nie podoba, ale na chwilę obecną zrobię tak, żeby tutaj można było, prawie praktycznie będzie w tej położeniu albo jeszcze dalej, no ale jak trzeba będzie rzucić na środkową, to też trzeba jakoś, więc na chwilę obecną zrobię to tak, no i tak wygląda, no to mi się nie podoba, no ale jak mówię, no ta manetka zmiany przełożenia przerzutki, przerzutki przedniej jest taka, nie inna, więc musi być ten zakres taki głupi. Pozostało, słuchajcie, jeszcze zamontować sterownik. Wszystkie kabelki poprowadzić, ale to zajmę się już jutro, bo dzisiaj już jest 20. No, widzicie, troszeczkę samo zakładanie silnika do roweru, takiego normalnego roweru, jest bardzo proste. Tutaj oczywiście robimy troszeczkę taki, wiecie, rebuilding ze starego MTBK, ale wdzięczne się robi. Ja tak lubię, słuchajcie, ja lubię takie rzeczy robić, bardzo lubię. No i tutaj troszeczkę więcej trzeba bo dorobić, jakieś gumce tarczowe. Dobra, ale mniejsza o to. Widzimy się jutro, podłączam jutro sterownik, a teraz zajmę się jeszcze linkami, to już poza wizją, że tak powiem, bo linki hamulcowe to tam to jest banał, to tego nie będę pokazywał na razie. I jutro sterownik, może oświetlenie, może nie, zobaczymy, bo to też może być później. No i kończymy, kończymy sprawę. Dla Was to będzie chwila, dla mnie parę ładnych godzin. No to widzimy się za chwilę. Siema, witam serdecznie. Dzisiaj założymy sobie ten oto czujnik pas tu na kordę. Dołączonym do zestawu kluczykiem, który dostajemy w gratisie. No to zaraz na sam początek bierzemy ten oto kluczyk. Tu z tyłu mamy odpowiedni klucz, by odkręcić tą śrubę wewnątrz. Więc sobie o, zakładamy. Tu bierzemy klucz płaski. Zobaczymy, jak nam zejdzie 20-letnia korba. Niemożliwe. Heh, patrzcie. Patrzcie na to. Elegancko śrubka wyszła. Teraz zobaczymy, czy korba zejdzie. No i teraz bierzemy. Teraz odwracamy klucz. Wykręcamy środeczek. Oczywiście ten klucz jest, to jest mój stary klucz, którego zawsze wożę przy sobie. Nowy jest dokładnie taki sam, ale jest ładny, czysty, śliczny, nie będę go brudził, więc użyję starego, ale on jest dokładnie taki sam jak ten. Więc tak, wykręcamy rdzeń, kręcamy teraz tu. Do oporu, słuchajcie, do oporu, oczywiście bez używania siły. Tak wiecie, ma dojść do końca. I teraz dokręcamy palcami środek, żeby nam się oparł. To jest taki, wiecie, ściągacz. O, i kręcimy tu, trzymając za. O. Patrzcie, 20-letnia korba. Tutaj mamy klasyczne takie, widzicie, KTV12L. Jest to zabudowany czujnik, gdzie o, kręci się tylko samo wnętrze, właściwie to o. A z tej strony nic nie widać, jest po prostu zamknięte w obudowie. Ja bardzo lubię tego typu czujniki. One są moim zdaniem najlepsze. Wbrew opinii nie siadają tak często, jak o nich się pisze. A w jednym rowerze mam założony kupę czasu i jeszcze mi się nie uszkodził. Tutaj jest starego typu support. Rzeczywiście się tak go dokręca, że tak powiem, troszeczkę inaczej, ale to mi nie przeszkadza w niczym. Bo normalnie te ząbki, co są tutaj, wchodzą na, w nowych supportach macie. Wam pokażę. To generalnie wygląda jak klucz do supportu, do odkręcania. Widzicie, jest dokładnie taki sam. Nie, on, to klucz wchodzi właśnie w taką koronkę, którą się tutaj odkręca. No, a to właśnie też wchodzi w tą koronkę, żeby unieruchomić w pewnym momencie czujnik. No my tego tutaj nie mamy, więc zrobimy to troszeczkę inaczej. Zaraz Wam pokażę. Załóżmy. Korbkę.
OK. I dokręcamy teraz. A, elegancko. I jest elegancko. Miód malina. Dobra. Teraz musimy to przymocować. No i ostatecznie tak to wygląda. Kabelek puściłem pod spodem. Wychodzi sobie tu. I tu go podciągniemy sobie, idzie i tędy wychodzi. No i generalnie tak to wygląda. Silniczka jest tak puszczony górą. Tutaj jest taka łezka, żeby mokro było albo coś, żeby woda ściekała i tu kapała na dół, żeby nie płynęła do silnika. No, do góry nie podpłynie, widzicie. Tutaj ta sprężynka to jest kabel do silnika. No i idzie sobie tu. I będzie szło do... No, tutaj w zamyśle miał być bagażnik, ale niestety nie dojdzie dzisiaj, więc założymy troszeczkę inaczej. Wiem, co powiecie na temat tych kabli, tak? Macie rację. Tu pracuje amortyzator, tu jest zawios i to się tak rusza, nie? Wiem. I tu jak będą kable, to będzie wiecznie... No, taki ruch będzie, nie? I kable się w końcu upierdzieli. Ale ja zrobię co innego później. Po prostu poprzedłużam te kable. Puszczę po prostu kabel od silnika tędy. Tu. I do bagażnika, także ugięcie będzie tego kabla tutaj takie minimalnie. No nie to co tutaj, taki duży skok. No i tak samo czujnik pas. Puszczę po prostu stąd, tu. No i do sterownika. Teraz zakładamy czujnik hamulca. Czujnik hamulca tutaj jest zgoła inny niż w innych modelach. Takie coś z tyczką. Tutaj mamy kierunek, strzałka, znaczy do klamki. I montujemy to tak tutaj. W tym celu też mamy o takie coś i po prostu montujemy to o tak. Nie, i już powinno nam wszystko ładnie działać. Tutaj nawet chyba kontrolka jest, tak mi się wydaje. O tu, widzicie? Tu, w tym miejscu. Dobra, więc zamontuję linkę i pokażę wam, jak to wygląda już zamontowane. No i już tak zamontowane, pięknie chodzi. Linka puszczona elegancko, teraz wszystko trzeba podpiąć. Mój hamulec pięknie chodzi, pracuje. No dobra, dokończymy sprawę, podłączamy kabelki. Musimy podłączyć tak. Czujnik hamulca, wyświetlacz oraz manetka. Trzy rzeczy i tu trzy rzeczy podpinamy, jak widzicie elegancko, kolorami wszystko oznaczone, inaczej nie podłączycie. Wyświetlacz zielone do zielonego. No, zawsze takie kliknięcie słychać. Wtyczka przepustnicy. O, i wszystko cacy. Został nasz jeszcze jeden czerwony. Czerwony jest natomiast do oświetlenia, ale to sobie założymy później. Chcę zobaczyć, tak to wygląda. Na każdej wtyczce są takie, no, widzicie, strzałeczki. Nie, inaczej nie podłączycie. Poza tym jest, widzicie, taki rowek tutaj w każdej wtyczce, że tego się nie da inaczej podłączyć. Druga strona tego kabla jest zakończona wtyczką o wielopinach i ją podłączam już do sterownika. Sterownik, jak widzicie, podwiesiłem sobie na razie tutaj tak z tyłu. To dlaczego sterownik wisi tutaj, zaraz wam powiem. Już go włożyłem sobie w te etui. Podłączamy teraz tak. Widzicie, inaczej się tego też nie podłączy, tam to jest też takie ścięcie we wtyczce i tutaj jest z kolei takie zgrubienie, inaczej się tego nie da włożyć jak tak. Poza tym macie strzałki u góry. A, wlazł idealnie, zaraz to podczepimy. No i podłączamy wszystko. Czujnik, pas do jedynego miejsca, jak widzicie, też tutaj podłączamy. Dobra, teraz następny kabelek od silnika, jak widzicie, trójkątna wtyczka, inaczej się też tego nie da podłączyć, jak, o tak, sześciopinowa wtyczka, cyk, zapinamy, no i została nam bateria, a baterię mamy, kabelek od baterii mamy tu,
podłączamy tu. Już. I to wszystko. Teraz uporządkuję te kable, wam wszystko pokażę. No i dobra, tak to wygląda. Jak widzicie, no te kable tak nie zostaną. To jest na chwilę obecną tylko tak, żeby zrobić test, czy to działa. Bo w dzisiejszym odcinku właśnie kończymy konwersję. Kupiłem sobie bagażnik z tyłu, słuchajcie, taki, wiecie, do sztycy przymocowany, żeby właśnie ten sterownik plus torbę taką gustowną i to wszystkie kable, okablowanie chcę tam schować. Błotniczek przyszedł też z przodu. Niestety siedzi to w paczkomacie, który się popsuł od samego rana i nie mogę to wyciągnąć, więc będzie tak jak będzie na chwilę obecną, tu podwieszę sterownik, kable sobie tak pod ramą, po to, żeby sprawdzić, czy to wszystko działa elegancko, a testy już sobie zrobimy finalnie, tak jak wszystko założę, tak jak ma być. A teraz zróbmy sobie test, zobaczmy, czy to działa w ogóle. Wkładamy baterię. Cyk, siedzi. Trzeba włączyć tu bateryjkę, cyk. Nic się nie pali, nic nie płonie. I uwaga. Próbujemy. Tada! Elegancko. Wszystko działa. Zobaczmy, czy czujnik działa. Pięknie, działa. Można kupić też czujnik na drugą rączkę. Nie mieszkam go pewnie kupić któregoś razu, ale na jedną też wystarczy. Będzie dobrze. Jak widzicie, wszystko śmiga pięknie, cacy. Stanę tu, naciskam maletkę. Boże, ty! Jest moc, jest power. No to maszynka, jak widzicie, skończona. Zajęło mi to 3 dni. O, tak sobie z doskoku, ale ja strasznie lubię takie rzeczy robić, słuchajcie. Nie dokończyłem do końca tak, jak chciałem, czyli ten bagażnik tutaj, co miał być z torbą, ale to wszystko będzie na testach. Na chwilę obecną zrobiłem tak, jak zrobiłem. Widzicie, jaka moc w tym drzemie, słuchajcie, moc drzemie w tym niemiłosierna. Z takich dodatków, słuchajcie, to sobie zamontowałem tutaj, o, na bidon. Nie na butelkę, na bidon. Wszystko działa jak należy i takie testy sobie zrobiłem tutaj podwórkowe, tylko no to kurde, powiem wam, że to już jest, to już jak skuter jeździ. Bardzo fajnie przyspiesza. Czuć tą moc. To, co widzieliście, to jest tylko przedsmak tego, co nas czeka. A już w czwartek, mamy dzisiaj wtorek, jadę przetestować tą maszynkę w terenie. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Przypomnę tylko, że jest to stara rama MTB. 20 lat ma ta rama. Wymieniałem to, co wymieniłem, jak widzieliście. Nowe opony z dętkami, nowe gripy, nowa manetka zmiany przerzutki tylnej, jarzmo mocowania, siodełka. Zapomniałem najważniejszej rzeczy doliczyć jeszcze, słuchajcie. Widelec przedni, czyli amortyzator, 145 zł. No to musiałem wymienić, bo żeście widzieli, widzieliście, jak wyglądał stary, także... No i praktycznie to wszystko. Dodatkowo jeszcze można dorzucić hamulce mechaniczne. Ja je co prawda miałem za darmo, ale koszt zakupu takich mechanicznych to jest około 100 zł. Całego kompletu przód i tył. No i zobaczcie, jaka cena wyszła tego, co zainwestowałem w ten stary rowerek. No dodatkowo jeszcze błotnik, ale to oczywiście już nie musi być. To jest taki ekstra, jako taki dodatek. Błotnik przedni i bagażnik tylny, który kosztuje 40 zł. Też możecie doliczyć, bo ten bagażnik będzie mieścił właśnie sterownik i całe okablowanie schowane tutaj z tyłu. Także taki jest koszt inwestycji w całego MTB-ka oczywiście, plus zestaw do konwersji, czyli ten wspaniały silnik 1500 W wraz oczywiście z baterią, której tutaj w tej chwili nie widać, ale no jak widzieliście, jest tutaj. Taki zestawik, słuchajcie, możecie nabyć na stronie esoulbike.com w cenie 589 euro. Cały zestaw, czyli silnik,
akcesoria do montażu wraz z baterią 16 Ah, 589 euro, a do końca marca na hasło Marsz Marcin macie ode mnie 30 euro taniej. Jest to rabat na 30 euro taniej, także pamiętajcie, Marsz Marcin do końca miesiąca, ważny. Cena jest super, no cena jest idealna, słuchajcie, nie czekacie tygodniami na to, żeby ten sprzęcik do Was dotarł. On do mnie dotarł w ciągu 2 dni roboczych, słuchajcie, 2 dni robocze, ponieważ sklep, od którego chcecie kupić, sobike.com, ma magazyny w Europie, a dokładniej w Warszawie, także sprzęcik jest u Was w parę dni. Naprawdę warto, bo cena jest atrakcyjna, serio. Widzimy się, słuchajcie, teraz na testach, już za 2 dni już się, kurde, nie mogę doczekać, bo już to, co tutaj zrobiłem na podwórku, to mnie tak się podekscytowałem, że nie mogę się doczekać testów. I jeszcze taka informacja na dole dla tych, co lubią zarabiać w necie. Słuchajcie, powiem Wam tylko, jak fajnie, łatwo można zarabiać w necie, polecając jakieś produkty, tak jak ja to robię na przykład. Wchodzicie na stronę, link macie w opisie, tam macie admitat, zarabianie w sieci i coś takiego. Wejdźcie, zobaczcie mój film instruktażowy, jak łatwo zarabiać. Naprawdę, nie musicie nic robić, a dolce i eurosy wpadają Wam w kieszeń. Na serio. Prosta sprawa, zerknijcie, link macie w opisie, a my widzimy się już w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że testowym tej oto maszynki. Nie zapomnij dać suba, oczywiście łapeczka w górę. No i jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, to po prostu postaw mi kawę, link masz także w opisie filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!